cywilizacja śmierci, bo taką jest Europa, cywilizacja spustoszenia, cywilizacja bogactwa, obżarstwa, dobrobytu, konsumpcji, moi drodzy, zasłużyła na karę. I od paru lat sprowadza się hurtem setki tysięcy islamitów do Europy. Szatan chce bowiem, mówi dalej Pan Jezus, wyniszczyć ją bezpowrotnie przez szerzący się na niej islam. Medialnie kłamią was. Wszystko, że są pokojowi, islam zawsze był religią szatana i nigdy nie był pokojowy. To jest czyste dzieci kłamstwo. Są dwie książki na rynku europejskim, były zakazane przez przełożonych. Jedną wam rozładzałem, to wydało, no już wiem, Antyk wydał jeden z tych tomów, gdzie jest udowodnione jasno, że religia to jest kompilacja, islam to jest kompilacja chrześcijaństwa, judaizmu. Zrobił to rabbi Mekki. Nie jest to żadna religia objawiona, jest to religia szatana. Jeden z jej wyznawców w latach 70. mieszkający w Anglii napisał, doszedł do poznania prawdy i napisał o niej wersety szatańskie. Do dziś ma koronną ochronę w Anglii i jest ukryty. Chce ktoś, masoneria, bo to nie, że ktoś, i jej starsi bracia, czuwają nad wszystkim, moi drodzy, wyżnąć Europę bezpowrotnie. Wyrzeczenie się chrześcijaństwa, bo w tej chwili to robi Europa, mówi Pan Jezus, jest wyrzeczeniem się Chrystusa. Jeśli nasze władze promują gender, wszystkie inne dewiacje, jest to dzieci urzędowe, publiczne wyrzeczenie się Chrystusa. To oznacza otwarcie drzwi dla innego Boga. We krwi mam poprzez historię i wiem, czym jest islam. Wiem, ile przez wieków setek tysięcy Polaków poginęło na Kresach Wschodnich i poszło do Jasyru w Turcji. W tej chwili islamici w Europie są nad ludźmi, mają nad prawo, wszystko im wolno, wszystko jest tuszowane, mają nieprawdopodobną socjalkę i nie chcą podjąć żadnego wysiłku. W niczym. Więc za chwilę będą chcieć mieć wszystko. Ten inny Bóg już przybył do Europy. To jest islam. Szatan. I pragnie objąć władzę. I to zrobią. Jedźcie po miasteczka niemieckie, mają święta tureckie. Jakie wiszą flagi, co się dzieje, jedźcie całe dzielnice. Jedźcie do Austrii, do Wiednia. W Wiedniu już są w rządzie. Bo mają ponad 20% populacji Wiednia. Dzieci to jest przy perfekcyjnej organizacji, że wszyscy pójdą do głosowania i jeszcze zgodnie z moją czepki przyjęło z Turcji, to władzę przejmą w Wiedniu. Już nie mówię o niektórych becyrkach. Więc powtarzam wam, ten inny Bóg już przybył i pragnie objąć władzę. Dozbroją ich, wyznaczą cele, w krótkim czasie wszystko zdobędą. Obierając innego króla, przyjmuje się jego ustrój i jego prawo. Islam gdziekolwiek się pojawiał, nie zostawiał nigdzie suchej trawy. Albo przejście na islam, tak zwane pokojowe, albo obcięcie głowy. Tak, nie bożnił się. Tego Europa nie dostrzega. Całe dobro, jakie posiada, jest chrześcijańskie.
Bez chrześcijaństwa Europa jest buszem zamieszkałym przez dziki pogański lud. Dzieci, i to nam grozi. Cywilizacją jest wiara chrześcijańska. Islam nie jest cywilizacją, jest barbarzyństwem. Gdzie się czytajcie, co robił. Wyszło całe tak książek o islamie. Czytajcie, co robił islam w XIX wieku, w XX na Bałkanach. Co robi dzisiaj w Syrii, co robi w Iranie, co robi w Libii. Przypominam oszczerzenie biskupa z Iraku. Jak są mniejszością, do rany przyłóż. A jak się staną większością, nikomu niczego nie dają. Islam nie jest cywilizacją. Cywilizacją jest wiara chrześcijańska. I to ta, jaką pierwotnie szerzono w jej granicach, kiedy chrzczono kolejne narody. Bo tu chodzi do 1000 roku, dzieci. Bo później zaczynała Europa dziczeć.